Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i w dzisiejszym odcinku poruszymy temat trendów wiosna-lato 2020, jeżeli chodzi o akcesoria. Akcesorii jest dosyć sporo. Możemy wyróżnić buty, torebki, okulary, biżuterię i wiele, wiele innych. I właśnie tym dzisiaj się zajmiemy. Buty to bardzo obszerny temat, więc zostawię go na kolejny film. I w dzisiejszym filmie zajmiemy się stricte torebkami, biżuterią i okularami. A okulary, jak wiecie, na wiosnę, lato są bardzo potrzebne i fajnie jest, żeby te okulary były modne, w trendach, żeby dobrać je adekwatnie do danej stylizacji. A jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapki w górę i nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału, to jest bardzo ważne i mój kanał to się rozwija i jest więcej ludzi w hashtag teamsówki. Także klikajcie w ten przycisk, a ja już się zabieram i zaopowiadanie Wam, jakie będą trendy wiosna-lato 2020. Pierwszym trendem, do jakiego przejdziemy, jeżeli chodzi o torebki, będą to koszyki, które nadal będą modne, ale będą jeszcze częściej widywane w nadchodzącym sezonie. Będą widziane nie tylko jako takie kwadraciaki, ale w innych kształtach. Najczęściej będą teraz królowały okrągłe koszyki. Takie modele torebek podpatrzyłam na pokazach takich projektantów jak Celine i ten koszyk prezentuje się tak, albo Miu Miu. Miu Miu ma przepiękne torebki i zobaczcie na ten koszyk. Jest boski, co? Torba, nie torebka. Coraz częściej widzimy, że te torebki bab się powiększają i teraz baby możecie zabierać wszystko, co tylko chcecie, ponieważ tam zmieści się nawet kołdra. Chyba wszystko zmieści się do tej torebki. Te torebki XXL stały się teraz bardzo, bardzo, bardzo modne. Nie kierujmy się tym, że będą one zniekształcały nam naszą sylwetkę albo dobierajmy je pod naszą sylwetkę. Nie, tym się nie sugerujmy. Te torby mają być praktyczne, ale naprawdę też są bardzo modne. Możemy je dobierać nawet do luku biznesowego, nie musi to być na sportowo, nie musimy się tym kierować. Ta torba pasuje praktycznie do wszystkiego i co jest najważniejsze, wszystko się do niej zmieści. Na pokazie Jonathana Simkai widzimy wielką, ogromną torbę, którą niesie modelka, ale zobaczcie, jak ona ładnie wygląda. I też ładnie wszystko się do niej zmieści, na pewno jest bardzo praktyczna. Co myślicie? Z kolei na pokazie Bottega Veneta widzimy przepiękną modelkę z przepasaną wielką torbą na ramię. Co wygląda bardzo interesująco. Ja chętnie zaopatrzę się w taką torebkę. Ja pewno będę szukała dla Was zamienniki w sieciówkach. Mała, kolorowa torebka. Mini torebki stały się już modne w zeszłym sezonie, ale nadal będą królowały. Takie mini, mini, mini torebeczki, aż takie przesadnie małe. Tak jak jest przesadnie duża torebka, tak też będzie paradoksalnie modna przesadnie mała torebka. I tutaj stawiamy na kolory. Kolory, które królują w tym sezonie, czyli właśnie ten róż, baby blue, fioletowy. Te kolory, które już Wam mówiłam w poprzednich filmach. I o tym trendzie mikrotorebek opowiem Wam troszkę później. A teraz skupmy się na tych torebkach, które nosimy trzymając zapasek, czy nawet nosimy trzymając w ręce. I taką torebkę podpatrzyłam na pokazie Bottega Veneta. Przepiękna baby blue torebka, która jest taka asymetryczna, bardzo specyficzna i na pewno będzie się wyróżniała. Z kolei Balenciaga zaproponowała nam kopertówki w małym rozmiarze, z printem węża, różowe, na łańcuchu. Dużo się dzieje, ale naprawdę bardzo ładnie wygląda. Pleciona torebka. W poprzednich sezonach to Bottega Veneta była królem tych plecionych torebek, a teraz już widzimy, że wiele projektantów podłapało ten trend i praktycznie te plecione torebki widzimy wszędzie. Prada, Bottega Veneta, zobaczcie, wszędzie te torebki są. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy podpatrzyliście już w sieciówkach takie plecione torebki. Kropki. Nic dziwnego, że kropki pojawiają się również na torebkach, ponieważ jest to jeden z najpopularniejszych trendów w nadchodzącym sezonie. Widzimy je na przykład w takiego projektanta jak Gucci i w niestandardowym kolorze, bo zawsze te kropki mimo wszystko kojarzą się nam w czarno-białych kolorach. I tak też pozostają. Na przykład u Dries Van Dotten. Mikrotorebki. Będzie to hit, totalny hit sezonu wiosna-lato 2020. Będą one występowały w różnych kolorach, w różnych fasonach, odcieniach. Naprawdę będą wszędzie. Na przykład u tego projektanta możemy podpatrzeć, że nie tylko takie standardowe mikrotorebki będą modne, ale będą też mocno przesadzone, ponieważ będą dodawane frędzle, będzie dużo błysku, naprawdę będzie się działo. Przepiękną mikrotorebkę widzimy na pokazie u Brandona Maxwella. Zobaczcie. Ja chętnie przygarnęłabym taką torebkę do swojej szafy, nie tylko dlatego, że jest różowa. Na pokazie u Valentino widzimy, że pióra nadal pozostają w trendach. Ja nie do końca jestem fanką tego trendu, ale mimo wszystko chętnie Wam o nim opowiem. Ten
trend najczęściej był widywany w wersji wieczorowej, takiej klasycznej, na sukienkach, ubraniach, czy nawet na butach, teraz przenosi się właśnie na torebki. Nie widzimy go tylko w takiej klasycznej, eleganckiej formie, ale również będzie noszony na co dzień. Zobaczcie, tak wygląda przepiękna propozycja od marki Staud. Friendly widzimy w ciekawych umiejscowieniach i kolorach, szczególnie na torebkach. Fajną torebkę z frędzlami zauważyłam na pokazie Loewe. Zobaczcie, biała torebka, która będzie fajnie wyglądała do sandałków, do luźnej zjewnej sukienki, czy nawet na elegancko do jakiejś marynarki. Z kolei J.W. Anderson postawił na kolorową, zwariowaną torebkę z frędzlami. Dajcie znać, która bardziej Wam się podoba. Pouch bag. Bardzo, bardzo, bardzo modna torebka w tym sezonie, chociaż prekursorem tych torebek była Bottega Veneta. Tam torebki zaczęły się już od each bag, które były właśnie takim trochę zawiniętym workiem, takie napompowane, noszone pod pachą. Przepiękne swoją drogą i te torebki dalej będą modne i będą królowały w nadchodzącym sezonie. Bottega Veneta na ostatnim pokazie zaproponowała nam trochę udoskonalenie tych pouch bagów łańcuchami, czy na przykład zwykłe noszone pouch bagi na paseczku, który zauważyłam u Marka Jacobsa. Kilka torebek naraz. Oj, mi by się to na pewno przydało, bo ja mam tyle klamotów zawsze w swojej torebce, że chętnie przygarnęłabym taką torebkę do siebie, która jest torebką podwójną, potrójną czy nawet poczwórną. Ten trend stał się teraz bardzo modny i przenosi się z pokazów Dolce & Gabbana na ulicę. Ja już zauważyłam ten trend u modelek, u instagramerek. Wy na pewno też już widzicie ten trend, który przewija się na Instagramie. Te torebki możemy nosić swobodnie na nadgarstku czy przepasane paskiem. Ja osobiście jestem fanką właśnie tych torebek noszonych na nadgarstku. Wyglądają bardzo interesująco. Trochę króluje tam przepych, ale mimo wszystko wygląda to schludnie, ładnie i na pewno więcej rzeczy nam się zmieści. Marka Tod's zaproponowała nam przepiękną torebkę, właśnie skonstruowaną z kilka torebek noszonych na nadgarstku. Pasek na pierwszym planie. I nie chodzi tutaj o pasek, który podtrzymuje nam tą główną część torebki. Pasek będzie przewijał się teraz na torebce i będzie główną częścią torebki. Będzie przyciągał uwagę, będziemy widzieli pasek w różnych odcieniach, w różnych klamerkach. Będzie on na pewno skupiał uwagę na torebce i zauważyłam to m.in. na pokazie Tory Burch, gdzie klasyczna czarna torebka ze złotą klamerką wygląda przepięknie. Z kolei u tego projektanta widzimy, że połączył różne kolory, właśnie biały z czarnym, złotym, złotą klamerką. Bardzo dużo się dzieje, ale wygląda fajnie. Szybko przechodzimy do okularów. Czarne, klasyczne okulary już od dawna królują u nas w szafach i nie tylko, ponieważ na pokazie widzimy ich multum. Okulary w stylu Matrixa stały się bardzo modne. Takie właśnie podpatrzyłam na pokazie Acne. Acne Studio zaproponowała nam mikrookularki, które są bardzo blisko umiejscowione na twarzy, ale wyglądają bardzo fajnie, interesująco i wyglądają trochę jakbyśmy się urwali z przyszłości. Louis Vuitton również podpatrzyło ten trend i zaproponowało nam różne modele. Okulary z poprzeczką podpatrzyłam na pokazie u Michaela Korsa, czy na pokazie Tod's. Trójkąty. Trójkąty wyglądają totalnie sztosowo, szczególnie jeżeli chodzi o jakieś sesje zdjęciowe. Trochę wyglądają abstrakcyjnie, ale mimo wszystko wyglądają bosko. Na pokazie Versace widzimy przepiękne okulary, które są jeszcze w takiej obramóweczce z diamencików, z cyrkonii. Wygląda to naprawdę interesująco. Z kolei Christian Siriano zaproponował nam okulary z takimi odwróconymi trójkątami, ponieważ trójkąty nie będą występowały teraz w takim idealnym kształcie. Mogą być zmodyfikowane, ułożone różnie, asymetrycznie, ale na pewno geometrycznie. Okulary XXL. Jak są torby XXL, to muszą być też okulary XXL. Ja teraz czekam na buty XXL, chociaż mimo wszystko już widzimy te buty XXL trochę w przypadku Balenciagi. Eldon Choi zaproponował nam przepiękne, gigantyczne niebieskie okulary. Trochę wygląda to jak taka tarcza osłonna. Dajcie znać, czy Wam się podobają. Z kolei Gucci zaproponował nam wielkie, geometryczne oksy. Na sesję? Tak. Na co dzień? Niekoniecznie. I teraz przechodzimy do akcesoriów. Akcesoria to nieodłączny element naszej garderoby i zobaczcie, ja za każdym razem teraz noszę kolczyki, jakieś łańcuszki, tak żeby tą stylizację urozmaicić i te akcesoria są naprawdę bardzo ważne i dodają dużo, dużo, dużo elegancji i też często uzupełniają nasz look, ponieważ wystarczy ubrać zwykłe dżinsy, biały t-shirt, a uzupełnić to naszyjnikami, kolczykami złotymi i będzie to wyglądało przepięknie.
koła XXL stały się bardzo modne, szczególnie w złotym kolorze. Ten złoty tutaj przeważa i widzimy je zarówno cieniutkie, ale mimo wszystko w tym sezonie stawiamy na grube koła, które będą trochę takim przepychem mimo wszystko, będą wyglądały ogromniaście przy tej naszej buzi, więc dobierajmy je z taką lekką fryzurą, na przykład ze spiętymi włosami i lekkim makijażem. Takie koła podpatrzyłam na pokazie m.in. Versace czy Proenza Scholler. Perły. Perły wracają do łask i widzimy je już na pokazach od kilku sezonów. Tym razem rezygnujemy ze spinek, a przenosimy je na kolczyki. Przepięknie to wygląda m.in. u tego projektanta czy na tym pokazie. Jeden kolczyk. Ten trend zapowiada się naprawdę silnie. Nieważne na którym uchu, jaki kształt, jaka wielkość, ale naprawdę wygląda to bosko i tak interesująco, nie sądzicie? Kiedyś, jeżeli kolczyk nam się zgubił, to odkładaliśmy go już i nie nosiliśmy, czy wyrzucaliśmy do kosza. Teraz nic bardziej mylnego. Zakładajcie te kolczyki, noście różne kolczyki i na przykład jeden, ale duży kolczyk. Będzie wyglądał bosko. Taki trend podpatrzyłam na pokazie u Valentino czy Alberta Ferretti. Duży naszyjnik o wyrazistej formie. Tak zwany statement necklace. Cały patent polega na tym, że nie dobierzemy tego łańcucha tylko do stylizacji wieczorowej, ale również będzie noszony na co dzień. Taki trend podpatrzyłam na pokazie u Filipa Lima czy u Alberta Ferretti. Nowy model chokera. To stało się bardzo interesujące i sama chciałabym mieć taki ogromniasty choker w swojej szafie. Od cienkiego, malutkiego chokera do takiego wielgachnego chokera, który nawet zakryje nam całą szyję. Jest trochę w takim stylu egipskim, ale bardzo interesująco wygląda, ale ja dobierałabym go do odsłoniętych ramion. Takie chokery podpatrzyłam na pokazie u Gucci czy Elisab. Muszle w sporych rozmiarach. Jako że temat natury i ekologii stał się w tych czasach bardzo modny, a 70% powierzchni zajmują wody, to nie zabrakło nawiązania do musz i oceanów. U Oscara de la Renta widzimy delikatne muszelki, które przewijają się na kolczykach czy łańcuszkach. Z kolei u Prady widzimy wielkie muszle, które noszone są na uszach, czy właśnie jako naszyjniki. Delikatny przepych. Co wolicie? Do tej pory były bardzo modne takie łańcuszki, które wyglądały trochę jak babcinę, które nawiązywały do stylu vintage i były widywane zazwyczaj w złotych lub srebrnych odcieniach. A teraz stawiamy na taki ogromniasty łańcuch, który będzie przewijał się nie tylko w tych standardowych odcieniach, ale będziemy tutaj stawiali również na kolory. W tym sezonie bardzo modne są przerysowane akcesoria, czyli właśnie takie wielkie, niestandardowe i takie właśnie podpatrzyłam na pokazie JW Anderson, gdzie widzimy wielgachny złoty naszyjnik, który fajnie uzupełnia tą stylizację. Trochę wygląda właśnie jak ten choker, który wspomniałam Wam wcześniej. Z kolei Gucci zaproponowała nam kilka naszyjników i ten wielki łańcuch widzimy w białej odsłonie. Już nie musimy nosić tylko złota i brylantów. W tym momencie stawiamy na multicolor. W tym sezonie przełamujemy stereotypy. Będzie królowała idea biżuterii, która jest świetnym surowcem wtórnym i ulega recyklingowi. I bierzemy tu pod uwagę kauczuk czy plastik. Brandon Maxwell zaproponował nam naprawdę kolorową biżuterię, z kolei Ports 1961 zaproponował nam kolorowy łańcuch w różnych odcieniach, który wygląda bardzo interesująco. Do białego t-shirtu, czy nawet do jakiejś eleganckiej sukienki z odkrytymi ramionami będzie wyglądał bosko. To by było wszystko z trendów sezon wiosna-lato 2020, jeżeli bierzemy pod uwagę akcesoria. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, a będzie ich jeszcze więcej. Ja mam mega zajawę, żeby robić dla Was te filmy. W kolejnym odcinku może skupimy się na obuwiu. Co myślicie? Jakieś najfajniejsze szpilki, sneakersy, co będzie modne, jakie fasony, kolory, wzory. Wszystko opowiem Wam w kolejnym filmie. Oczywiście zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Tutaj macie przycisk do subskrypcji, także klikajcie w niego i będziecie na bieżąco z każdym filmem. Wbijajcie również na mój Instagram, który wyświetla Wam się tutaj. Tam więcej inspiracji modowych i możecie zaczerpnąć trochę więcej z mojego życia prywatnego. A ja się już z Wami żegnam. Do kolejnych filmów. Cześć!